Więc mi dlatego na przykład lubię książkę Zelaznego Pan Światła, która jest książką science fiction i rozgrywa się w dalekiej przyszłości na nowej planecie, ale tak naprawdę jest książką o mitologii hinduistycznej, o bogach hinduistycznych, no właśnie o ich mocy. Nie wiem, kilka miesięcy temu czytałem w jednym z wywiadów, w którym Alan Moore powiedział, że w rzeczywistości spotkał mężczyznę, który był niczym żywcem wzięty z Hebrajczyka John Constantine. Czy to jest zarzut kiedyś coś podobnego? The only character from Lucifer I've met is Elaine, because I live with her, she's my daughter. I've heard that story about Alan Moore meeting John Constantine, but he is the sort of guy that happens to those things like that happen to. Tak naprawdę jedyną postacią z Lucifera, którą znam, to jest Elaine, bo tak naprawdę jest to moja córka, bo na nie została oparta. Natomiast nigdy mi się nic takiego nie przydarzyło. Natomiast słyszałem o tym opowieści Alana Moore'a i no tak po prostu Alan Moore to jest osoba, której takie rzeczy się przytrafiają. Nie. Też często czyta się takie określenie, że jesteś określany jako następca Neila Gaimana. Znaczy, jak się do tego odnosisz? Znaczy, nie chodzi mi o samowartościowanie, tylko właśnie sam zwrot daje się dosyć zabawny. W końcu Neil jest rok młodszy i obaj wciąż piszecie, więc jest to dosyć dziwne, że takie sformułowanie. I guess it's happened because I started out, I came into the mainstream writing his characters, and I carried on writing his characters for many years, you know, Lucifer, Petrifax, Furies, God Save the Queen. I've done so much with Neil, I've never worked on it, I've done so much with Neil's books and Neil's characters. It was partly just a matter of timing, that when I approached Bert to go, it was the time when the seminar was wrapping up and they were looking for books that would carry that forward, that would sort of carry that momentum forward and keep the fan base happy. But you know, on another level it's fair, and it goes far beyond coincidence, because I think he is one of the writers who I consciously copied when I started writing, because there were so many things about Sandman structurally that were new and innovative and exciting, and I deliberately did the same thing in Lucifer. The alternation of long arcs and short one-offs, and the use of the one-offs to explore minor characters, but to feedback unexpectedly into the main themes of the book, is something that he does all the time in Sandman, and I did it in Lucifer. Neil, Alan Moore, Grant Morrison are the three writers who've done most to kind of shape my style. And you're right, he's younger than me, but he started writing 10 years before, so... Rzeczywiście, być może jest tak ludzie myślą, ponieważ jak zacząłem od postaci stworzonej przez Neila, Lucifera, i zresztą później przez wiele lat używałem postaci stworzonych przez niego, był jeszcze Bertie Fex, God Save the Queen, czyli Boże Łuk Zachowaj Królową, Furie. No, wiele postaci, dużo opisywałem wiele jego postaci, ale to chyba jest kwestia ze względu na pewną chwilę, po prostu. Taki był wtedy czas. Kiedy zacząłem uderzać do DC, do Vertigo, to właśnie kończył się Sandman i szukali kogoś, kto będzie to kontynuował. Ale poza tym, no, muszę przyznać, że Neil Gaiman jest osobą, którą chyba najbardziej świadomie, na której najbardziej się świadomie wzorowałem, ponieważ on stworzył, w komiksie robił pewne rzeczy, które były czymś zupełnie nowym, czego wcześniej nikt nie robił. Na zmianę dawał krótsze i dłuższe historie, dawał pojedyncze historie na jeden numer, do których później niespodziewanie wracał. No, robił rzeczy, których się wcześniej nie robiło.
Ja też starałem się coś takiego robić w Lucyferze, bo bardzo mi się to podobało. Zresztą Neil Gaiman, Alan Moore i Grant Morrison to są trzej artyści, którzy wywali na mnie największy wpływ. I think a lot of writers start out like that. They pastiche someone else's voice until they find their own. It's not. Wielu artystów tak zaczyna, że zaczynają kopiować czyjś głos, dopóki nie znajdą swojego. Chciałbym spytać, jak wygląda tworzenie przez siebie serii? Czyli już na samym początku zawsze masz zaplanowane wszystko od początku do końca, czy też po prostu zaczynasz i historia jakby tak tworzy się dalej sama? Tak? Process, do you start with the whole story? Do you know the whole story from the beginning? Or do you do it gradually? It does depend a lot on the format that you're working in. With a mini-series, obviously you plan the whole thing out beat for beat before you write anything. With an ongoing monthly like Lucifer, Crossing Midnight, The Unwritten, what I do is I tend to do a pitch which is very, very detailed about the first year, or maybe the first 2 years of stories, and it's fairly explicit about the end. But everything else in between, you leave to happen organically as the series goes on. So you know where you're heading towards. You know how you're going to set up the architecture, and you know the ending that you're building to, and then the rest is flexible. To dużo zależy od formatu. Jeżeli się tworzy miniserię, to wiadomo, że od początku musi być ona bardzo, bardzo dobrze zaplanowana. Natomiast jeżeli chodzi o miesięczne komiksy, które wiadomo, że będą wychodziły przez dłuższy czas, takie jak Lucifer, czy Crossing Midnight, czy Unwritten, no to zaczynam zwykle od dość dokładnego opisu struktury tej opowieści, co ma się w niej wydarzyć ogólnie, i dość wyraźnego, dość zdecydowanego, czy dość dokładnego opisu, jak to się skończy. A to, co jest pomiędzy, jakby te wszystkie puste miejsca, czyli szkielet i sama końcówka, a te wszystkie miejsca pozostają puste. I to po prostu wychodzi w miarę pisania. Tak mówię. I probably do more explicit planning than a lot of writers do, because I used to work with Shelley Bond on Lucifer for many, many years. And Shelley liked to see really explicit scene breakdowns for every issue. And I got into the habit of doing that for her. And then when I started working with other editors, I still did those breakdowns, even if the editor didn't want to see them. You know the movie Shawshank Redemption? Yes. There's a guy in that who can't go to the toilet without asking permission because he was in prison for so long. I'm like that, I have to do that to find him. Jest tak, że ja chyba znaczy dokładnie planuję to wszystko i rozpisuję to wszystko niż wielu artystów, autorów. Być może dlatego, że zaczynałem, najpewniej dlatego, że zaczynałem pracę z Shelley Bond, która była wydawcą, redaktorem podczas pracy w Lucyferze i ona właśnie chciała czegoś takiego, żebym dokładnie rozpisywał, co się wydarzy w jakiejś scenie. I teraz nawet jak już nie pracuję z nią, to nadal to robię, mimo że pracuję z innymi redaktorami. To jest trochę tak jak wskazanie na Shawshank, jest taka postać, która tak długo była w więzieniu, że nawet jak po wyjściu z więzienia musi się pytać o pozwolenie pójść do toalety. Ja mam tak samo. Czy planujesz jeszcze kiedyś wrócić do postaci, z którymi zakończyłeś już swoją przygodę? Wiem, że tak zdarzyło się na przykład w przypadku Hellblazera, gdzie napisałeś tam pojedynczą historyjkę tam w czasie ranu Andy'ego Digla. Ale też, czy może planujesz coś więcej, jakąś powieść graficzną, czy miniserię, no tutaj z postaci?